Po małych perypetiach wróciłem, no i mam spore zaległości. Jak się okazuje, 2 tygodnie poza granicami kraju to już sporo nowych piw, sporo produkcji. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby nie pojawiać się w kraju, załóżmy, przez pół roku. Wybrałem dzisiaj piwo bardzo ciekawe, moim zdaniem. Piwo, które znów rozwija naszą wyobraźnię, szuka nowych trendów. Piwo, w której mamy znaleźć mianowicie wędzone polskie śliwki. Laski wanilii, skórki pomarańczy, cukier muskowaru, to już druga rola. Wędzone śliwki mają tu zagrać rolę opcji, składnika, produktu, który będzie nam odwędzał delikatnie stouta. Stouta, konkretnie Foreign Extra Stout, Smoked Foreign Extra Stout, Miss Bigfoot, czyli Panna Wielka Stopa, Browar Beerband, ale nie sam, tylko Browar Beerband i przyjaciele, a mianowicie knajpa z Poznania Piwna Stopa, Craft Beer Pub, Anna Dominik 2014, czyli świeża knajpa z zeszłego roku. Nie byłem, nie znam, trzeba będzie sprawdzić przy okazji, a my sprawdzimy, co się kryje w Wielkiej Stopie. No, pierwsze piwo serii Beerband, przyjaciele, ubrane w kolaboracji. Nic więcej o tym piwie tutaj nie przeczytamy. Nie wiem też, co jest inspiracją do nazwania tego piwa w ten sposób. Choć no, najszybciej będzie to po prostu nazwa knajpy. Jakkolwiek już umieszczenie tej dziewczyny na etykiecie, to już jest no, takie innowatorstwo. Nie tylko jeśli chodzi o Beerbanda, nie tylko jeśli chodzi o crafty, ale to jest taki fajny odskok od wszystkich etykiet. Kiedyś panienki z Pinty sobie borykały na etykietach Pinty, kiedy ona zaczynała swoją działalność. Tutaj ta dziewczyna, taka urocza, całkiem fajna, że tak powiem, animowany rysunek, tatuaże, widoczny kawał tyłka, kawał piersi, kruki dookoła czaszki. Jeden kruk tutaj zagląda dość, że tak powiem, odważnie na huśdawce w pewne miejsce, to już sobie zobaczycie potem. 7% alkoholu, 17,5 BLG, więc całkiem konkretnie, no ale ma być ekstra foreign stout. Chmiele Magnum, EKG Lubelski, Centennial Citra, słody, no i tutaj nie ma słodu wędzonego, tu jest cała ta zagadka. Pale Ale, karafa, machiński pszeniczny, panon jęczmień, specjal, kara, aroma i oczywiście woda, drożdże S04. Także, proszę Państwa, piwo wędzone polską śliwką. No, kiedy myślę o polska śliwka, to przypomina mi się Wigilia, przypominają mi się różne takie schematy z czasów właśnie świątecznych. No i przede wszystkim kompot. Kompot z wędzonych śliwek. Proszę przejść, tutaj szybko będziemy mieli dodatkowe atrakcje na filmie. I tak, wędzone śliwki na Wigilię w kompocie. Suszone, wędzone, smak właściwie z takiego dzieciństwa, babcia ten kompot gdzieś tam kręciła zawsze. I to mamy znaleźć też w tym piwie. W piwie mocnym i w piwie typu stout. Także zobaczymy, czy będzie paloność, czy będzie ta wanilia i czy będzie przede wszystkim ta polska wędzona śliwka. Tu już bardzo ładnie uderzyło, bardzo mi się to podoba. Wziąłem sobie specjalnie w takiej temperaturze wyższej. Oni wrzucili jakoś do 12 od 9. Ja myślę, że tutaj mam więcej nawet, ale chciałem wyciągnąć jak najwięcej, czy są te aromaty. Jest śliweczka, na pewno to już mogę powiedzieć na 100%. Gryzie się lekko z tą wanilią, jest słodycz, ale jest to wędzenie śliwki. Takie właśnie jak czuliśmy jeszcze może nawet w takich czasach zamierzchłych, kiedy nie było dużo towaru na rynku, ta suszona śliwka, wcale nie tak apetycznie wyglądająca w kartonikach, gdzieś na targowisku, pamiętam, babcia przynosiła. Ja to widzę, ja to czuję i ja to pamiętam. Barwa brunatna, lekko błotnista bym powiedział. Jana dosyć słabo, nasycenie takie chyba prawie żadne. Coś tam jest, ale barwa brunatna, nieprzezroczysta.
trochę taka właśnie, no, może nawet mało apetyczna bym powiedział, ale za to te zapachy tutaj niesamowite. Zapachy są świetne. No, co jeszcze znajdzie się w piwie? Słuchajcie, no, są przyprawy, są już owoce, są różne inne dodatki. Był rokitnik, werbena cytrynowa, trawa cytrynowa, były oczywiście orzechy, były płatki dębu, nie tylko zwykłe, ale też jakieś macerowane w bourbonie. Były dodatki wszelkich skórek pomarańczy, czy tam curaçao, no co byście mi myślili. Przyszedł czas na polską suszoną śliwkę. Śliwkę w piwie mogliśmy znaleźć aromat śliwki w piwie z kormorana, które tak się właśnie nazywa, śliwka w piwie, w dość już, że tak powiem, oldschoolowym Magnusie z browaru Jagiełło śliwkowym. Także to były tylko tam jakieś aromaty. Tutaj wędzenie polską śliwką, no dla mnie bomba i ja jestem ciekawy, gdzie to nas prowadzi, bo tu są powoli takie kulinarne już schematy, kiedy do piwa wrzuca się tyle różności i tyle innowacji. Dobra, spróbujmy. Jest bardzo aromatyczne z tą śliwką, to jest naprawdę fajne. Jeszcze raz musimy przeprosić panią barmankę, bo dzisiaj spory ruch, dlatego właśnie na zapleczu nagranie. Bardzo fajnie. Dobra, próbujemy. Przytrzymując w ustach przez chwilę ten solidny łyk, który wziąłem, no czuję wigilijny kompot babci. Taka śliwka suszona, którą właśnie babcia dolewała do kompotu. No i w wyniku tego ten kompot był lekko gorzkawy. Ten kompot wcale, nie pamiętam, nie smakował. Z uwagi, że to było babcinę, a babcia robiła same pyszne rzeczy, to i ten kompot na wigilię trzeba było wsunąć. Tutaj ja to czuję. Jest ta śliwa, jednocześnie jest konkretna gorycz. Oni chyba nie określili poziomu IBU. Ale ta gorycz jest fajna. Ona też na pewno wynika z centenajala tutaj. Ja czuję, że jest taki konkretny posmak. Mi się wydaje, że tam na gorycz poszło. Zobaczymy, może mnie ktoś poprawi najwyżej. I ja też czuję na końcu nutkę waniliową, ale bardzo delikatną. Teraz to piwo się cały czas ogrzewa. Ono i tak nie było chłodne. Jest coraz więcej alkoholu. Jest coraz więcej alkoholu. Ten alkohol nie jest jakiś taki brutalny. To nie jest spirytus. Przepraszam, to jest taka bardziej nuta szlachetna. Ale na przykład może nalewka śliwkowa. Piwo jest treściwe. Nie sądzę, że jest do wypicia tutaj kilka takich piw z rzędu. Myślę, że to jest jednak byłoby ciężkie. Na pewno piwo jest ciekawe i mi bardzo smakuje. Dla mnie bomba. Innowacja, nowy pomysł. Wędzonka nie na jałowcu, nie na drewnie bukowym, tylko wędzoną polską śliwką. Brawo. Birbant kolejny raz nie zawodzi. Birbant ogólnie w ostatnim czasie głównie miał skakiwał pozytywnie. Nie do końca mi podszedł Nelson Sobel, to powiem od razu. Extra Special Bitter, no z uwagi też może zna swoją taką powszednią cechę, jeśli chodzi o styl, no nic zaskakującego. Ale pamiętam Single Hope, Simco, Mosaic, przede wszystkim Black and White, no i czerwona IPA, a także imperialna. Birbant naprawdę robi dobrą robotę moim zdaniem. Nie znam ludzi, nikomu tutaj nie będę wchodził w tyłek, ale to piwo jest świetne. Ja dzisiaj dziękuję, przepraszam za małe przerywniki. Następnym razem, mam nadzieję, obędzie się bez zakłóceń. Na razie, cześć!